Witam w czwartek. Muszę się wam przyznać, że nadrobiłam poprzednie sezony ślubu od pierwszego wejrzenia. To znaczy nie widziałam pierwszego i drugiego sezonu, bo te nie są dostępne na playerze. Ale trzeci i czwarty sezon uczciwie obejrzałam. I powiem wam, że to jednak totalnie nie jest to samo. Te sezony trzeba oglądać razem z wszystkimi, bo jednak same odcinki to za mało. Brakuje tych około odcinkowych emocji. Nie ma tego, co uczestnicy postują w trakcie, albo tego, co wychodzi przypadkiem nie od samych uczestników. Tak niby to oglądasz i jest fajnie, ale finalnie nie wiesz, czemu najbardziej znienawidzoną parą są Wojciech Janikowiczial i jego żona. Niby wiesz, że są irytujące i mają zdanie na każdy temat, zwłaszcza te tematy, które ich nie dotyczą, ale to wciąż nie ten vibe. Także cieszę się, że od piątego sezonu oglądaliśmy już razem i możemy dzielić te wszystkie emocje. Jak wiecie, we wtorek na playerze pojawił się przedostatni odcinek siódmego sezonu ślubu, co oznacza, że już wkrótce zobaczymy finał, na który z niecierpliwością czekają uczestnicy programu. Mam wrażenie, że w tej edycji uczestnicy ekstremalnie bardzo nie mogą się tego finału doczekać. I chociaż co do jednej z par mamy już stuprocentową pewność, jak wyglądać będzie ich wspólna przyszłość. Spoiler alert, po prostu jej nie będzie. Mowa oczywiście o Agnieszce i Kamilu. To wciąż nie wiemy, czy w programie zostanie faktycznie pokazane ich rozstanie, bo jak wiemy, w finałowym odcinku jest stricte finał, na którym ta para na stówę powie tak, bo w przedostatnim odcinku wszystko było git i majonez. Agnieszka zostawiła cały samochód rzeczy w mieszkaniu Kamila. Mam nadzieję, że gość ma tam wykupioną piwnicę, bo powierzchni do przechowywania to za dużo tam nie ma. Chociaż wiadomo, staropolskim obyczajem można wszystko trzymać w łóżku, o ile się ma pojemnik na pościel. Swoją drogą polecam, jak ktoś ma małe mieszkanie. W każdym razie rzeczy zostawiła, znaczy, że wróci. A jakby Kamil nie chciał jej powrotu, to pewnie zasugerowałby jej, żeby te rzeczy zebrała. Także na finale na pewno się nie rozstaną. W odcinku finałowym pokazują także parę po miesiącu od finału i tutaj też znowu nie ma tej pewności, że uda im się rozstać już w ciągu kolejnego miesiąca. Bo tak patrząc na przebieg tego małżeństwa, może im zająć ciut więcej czasu osiągnięcie obecnego levelu. Niemniej jednak rozstali się przed końcem poprzedniego roku, bo można to wywnioskować po poście Agnieszki sprzed emisji programu. Tak czy siak, o ile jedna para jest pewna, o tyle dwie pozostałe budzą spore wątpliwości. I tak na przykład Patrycja i Adam, którzy według widzów powinni się rozstać, bo tak zwyczajnie byłoby lepiej dla Adama. Bo chociaż w ostatnim odcinku Patrycja była miła dla Adama i tłumaczyła, że zachowuje się tak ozięble, bo w przeszłości została zraniona, gdzie było widać, że wyraźnie ktoś musiał ją poinstruować, żeby wytłumaczyła się widzom ze swojego zachowania, to mimo wszystko obgadywanie Adama za plecami nie było w porządku i do tego to skakanie z radości, jak sobie pojechał, było mega słabe. Ile ona ma lat? 2. Że nie umie się wysłowić i nie umie mu powiedzieć tego szczerze w twarz. Czasem mam wrażenie, że w takich sytuacjach eksperci powinni przyjść i zapytać, jak ona by się czuła, gdyby angażowała się w 100% w coś, wierząc, że jej zaangażowanie ma znaczenie, a ktoś zachowywał się tak jak ona. Niemniej jednak nie wiemy, co ta dwójka powie na finale, bo w ostatnim odcinku mega się dogadywali i deklarowali chęć pozostania w małżeństwie. Aczkolwiek z drugiej strony oboje w finale płakali, co może oznaczać, że być może w przedostatnim odcinku Patrycja się scaniła i postanowiła, że będzie udawać nie tylko przed Adamem, ale też przed widzami, a żaliła się na niego poza kamerami. Z drugiej jednak strony Adam ma tę Bełżycę Warszawa na profilu na Insta, więc pewności nie ma. No i w końcu trzecia para, która co prawda deklarowała w ostatnim odcinku, że każdy z nich musi się poważnie zastanowić, czy chce zostać w tym małżeństwie, jednocześnie ostatnio dogadywali się w miarę okej i kłótni nie było, co nie zmienia faktu, że oboje zdają sobie sprawę z ogromu dzielących ich różnic. Także i w sumie finał będzie ciekawy, bo nie wiemy, co powiedzą uczestnicy, jest na co czekać. Tymczasem jednak na grupach fanowskich jak zwykle sporo się dzieje.
Pomimo, że Piotr, który był nadal aktywny do czasu, aż widzowie nie zaczęli go hejtować i później niczym prawdziwy Don Quixote walczył z hejtem, ostatecznie trochę się wycofał z pisania dużej liczby komentarzy. Za to uaktywniła się jego programowa żona Dorota. Pod postem, w którymś ktoś rozpoczął dywagację na temat pracy Doroty, sama zainteresowana postanowiła zabrać głos. Jak dotąd nie wiadomo, dlaczego produkcja postanowiła skrócić odcinku, wycinając akurat wątek pracy i zainteresowań Doroty, a ona sama ma zamknięty profil na Insta, także niczego we własnym zakresie dowiedzieć się nie możemy. Sama Dorota na początku programu jednak napisała dosyć wyraźnie, że cały czas pracuje. Także fani programu zastanawiają się gdzie, nie rozumiejąc dlaczego czyjaś praca to wiedza tajemna. Ja sama jestem ciekawa. I tutaj totalnie nie chodzi o stanowisko, czy firmę, tylko chociaż branżę, bo jednak praca to duża część naszego życia i łatwiej nam kogoś zrozumieć, wiedząc czym się zajmuje. Ale nie o tym. Jeden z aktywniejszych fanów napisał, że Dorota wykonuje zawód córka i na ten komentarz zainteresowana postanowiła odpowiedzieć, pisząc, że wciąż czeka, aż ojciec przeleje jej wypłatę. Fanom ten komentarz na tyle się spodobał, że posypały się pod nim kolejne, na które Dorota również odpowiedziała i to w dość zaskakujący sposób. Napisała, że im wystawi na woś podpowiedź na to pytanie wraz ze swoim dziewictwem. Wychodzi na to, że ta druga kwestia też musiała interesować fanów programu. Fajnie, że dziewczyna ma do siebie dystans. W kolejnym komentarzu jednak odpowiedziała, że być może odpowie na te wszystkie pytania po emisji ostatniego odcinka, biorąc pod uwagę fakt, że uczestnicy stosują się do harmonogramu telewizyjnego, oznacza to, że odpowiedzi możemy się spodziewać za jakieś 2 tygodnie. Tymczasem jednak po tych komentarzach, ostatnich odcinkach przeczytałam po raz kolejny oświadczenie Doroty z początku programu o tym, że pracuje. I o ile na początku zrozumieliśmy je jako wyznanie, że pracuje tam gdzie pracowała, o tyle teraz widać wyraźnie, że to nie musi być ta sama praca i to może oznaczać, że Dorota być może zdecydowała się zostać z Piotrem i przenieść do Zduńskiej Woli. Oczywistym jest, że Piotr naciskałby na Zduńską Wolę, bo tam żyje swój American Dream, nie mylić z American Pie. Byłoby to zaskakujące, ale możliwe. I teraz jak myślicie, czy faktycznie Dorota, która jak twierdzi wielu widzów, mową ciała i ekspresją na twarzy wyraźnie sugeruje obrzydzenie bliskością Piotra, zdecydowałaby się zostać w tym małżeństwie? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Możemy też pozgadywać, gdzie pracuje. A tymczasem bye bye miłego czwartku.